Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku w Danganronpa Trigger Happy Havoc. Tak, właśnie wracamy do Danganronpy, kochani. No i co? Zwiedziliśmy chyba już wszystko. Wszystko totalnie zwiedziliśmy. Na pewno? Chyba na pewno. Dobra, co mamy zrobić? Mamy chyba iść do pokoju. Albo iść na dół. Pójdziemy na dół. Tak, ewidentnie. No i kochani, widziałem, że Danganronpa no niezbyt się dobrze ogląda. Ogólnie ostatnio jakoś kanał tak dosyć spadł, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Najpierw powinienem rozejrzeć się po szkole. Muszę dowiedzieć się, co Monokuma miał na myśli, mówiąc nowy świat. Przecież już się rozejrzeliśmy na górze. Ej. Przecież się już rozejrzałem na górze. Ej. Proszę iść na górę. Tu byliśmy na pewno. Może tu coś zostawiłem. Dobra, z Sakurą gadaliśmy już chyba. Tak. Z nią już rozmawialiśmy. To co, że są tutaj płyty? Chyba nie powinienem się dziwić, ale na drugim piętrze okna są zakryte tymi samymi metalowymi płytami. Dobrze, Monokuma, świetnie. A czy Monopońcy? Tak, opuśćmy pomieszczenie. Idźmy zaraz do drugiej sali. A druga sala... A nie, jeszcze tu mamy chyba... A nie, nie mam do rozejrzenia się niestety. Ale tu była kolejna część sali i to się nazywa 2B. Czyli tutaj w sumie nic nie ma ciekawego. I tu nie było nic. Zupełnie nic. Rzeczywistość to nie wszystko. Czy tu jest krew? Ja wcześniej tej krwi nie zauważyłem. Nie powinienem być zaskoczony, że i na pierwszym piętrze są te głupie płyty. Czy te płyty są wszędzie? Może gdzieś ich nie ma? No nie wiem. Jak na mnie to są wszędzie. A tu? O, coś tam było nowego. Bycie uwięzionym w tej szkole to koszmar. No ale tu już nic więcej nie widzę. Monitor? Zegarek? Zauważyłem, że ostatnio nie patrzę, jaką mamy godzinę. W sumie, jaki jest tego sens? Wygląda na to, że zaczynam się przyzwyczajać do tego miejsca. Czy to nie jest smutne? Może nie możemy ich niszczyć, ale co się stanie, jeśli je czymś zasłonię? Nie, nie mam odwagi, żeby to zrobić. Ale jest Monopoints. Zauważyłem, jak zaczynam grać w tą grę po macoszemu. Czy jest to możliwe? Biblioteka, właśnie. Może tu coś przeoczyłem. Ze wszystkimi gadaliśmy, to jest pewne. Ale może coś tutaj jest, co nie zauważyłem. Książki są ciasno ułożone na półce, ale patrząc na to, całość jest niesamowicie zakurzona. Wygląda na to, że biblioteka była zaniedbywana przez długi czas. Mimo, że sama szkoła jest w porządku, to ktokolwiek jest odpowiedzialny za dbanie o nią, był dość leniwy. Dziwne. To Monopońcy. Wejdźmy do tej... Co jest za tymi drzwiami? To jest jakieś archiwum. Widziałem tam tylko stosy starych książek i akt. Nie mogę sobie wyobrazić, jaki biznes można w tym miejscu prowadzić. To prawda, raczej nie mam powodu, żeby to sprawdzać. No jak nie masz powodu, stary, masz! Pragnę jakiejkolwiek informacji ze świata wewnętrznego, gdyby tylko był tu działający telewizor. Kamera? Jak długo będę tu tkwić, będąc obserwowanym przez te wszystkie kamery? No długo i namiętnie z tego, co widać. Chyba, że kogoś zabijesz, to wtedy nie. O, tu coś może jeszcze będzie? Dobra, książki, tak, tak, tak. To samo i Monopońcy. Wyłazimy stąd. No to już gadaliśmy ze wszystkimi, ale jeszcze może z Kyoko. Tutaj jest wyjątkowo dużo kurzu, a oświetlenie jest po prostu mierne. Jak na bibliotekę, to nie jest miejsce, w którym chciałoby się czytać. Dobra, no nie, no wszystko to już mamy zrobione.
więc jedynie co nam zostaje, to sobie iść stąd. Basen! Nie zauważyłem go. Jakim cudem? Ła, co tu się dzieje? Ej, Makoto! Hej, zgadnij co! Zgadnij co znalazłam! Basen, tu jest basen! Basen, basenowy basen! Nie musisz tego powtarzać, rozumiem. A w szatni jest mnóstwo sprzętu do ćwiczeń! Sakura oszaleje, kiedy się dowie! Ja, masz rację. Kina wydaje się bardzo podekscytowana niż zwykle. Bardziej podekscytowana niż zwykle. Dobra, Chichiro. Ej, Chichiro, sprawdzałaś już basen? Nie. Ja nie lubię nosić strojów kąpielowych. Tak, wydajesz się być typem osoby, która raczej nie przypada za czymś takim. Ale wygląda na to, że w szatniach jest tyle sprzętu do ćwiczeń, ile można zapragnąć. Może spróbuję. Chciałabym być trochę silniejsza. Chcesz stać się silniejsza? Muszę powiedzieć, że to trochę zaskakujące. Ale nie jestem nawet na tyle odważna, żeby wejść do szatni. Co? Nie chcesz nawet wejść do szatni? Nie chodzi o to, że nie chcę, tylko po prostu... Nie rozumiem. Boi się szatni czy coś? To trochę dziwna fobia. Fobia szatni. Pierwsze piętro otworzyło się. Zrobiło się tutaj więcej miejsca i dostępne są teraz różne udogodnienia. Bez względu na to, co się stało, muszę przyznać, że wszystko jest dla nas znacznie wygodniejsze. Jeśli tak dalej będzie, te sporadyczne rozprawy klasowe mogą nie być aż takie złe. O ty kurde, mędowsza jedna. Za tymi drzwiami jest szatnia? O, chyba potrzebujesz swojego handbooka, żeby dostać się do szatni. Serio? Serio, serio! Jeśli chcesz odblokować szatnię, będziesz musiał przeciągnąć swój e-handbook przez czytnik kart obok drzwi. Jednak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w każdej szatni, tylko handbook chłopców może otworzyć ich szatnię, to samo tyczy się dziewcząt. To jest bardzo ważne. Ale co jeśli ktoś otworzy drzwi, a potem ktoś inny się zakradnie? Każdy, kto dopuści się takiej nieprzyzwoitości, zostanie bezlitośnie ukarany za skandaliczną napaść seksualną. Widzisz na suficie zamontowany karabin maszynowy? Prawda? Będzie duka! No, jestem pewna, że to zaboli, gdy ktoś z niego dostanie. Nie, myślę, że byłoby trochę gorzej. Co się stanie, jeśli ktoś pożyczy swój handbook komuś innemu? Chłopak mógłby pożyczyć handbooka którejś dziewczyny, przez co mógłby wejść do szatni dziewczyn, prawda? Co? Nawet mi to nie przyszło do głowy! Pomyśleć, że ktoś może być taki tchórzliwy, taki potworny! Okej, więc jak to było? Czas na nową zasadę! Od tego momentu wypożyczenie handbooka innemu uczniowi jest surowo zabronione! Proszę, teraz nikt nie może oddać swojego handbooka. Podoba wam się? Jestem geniuszem, prawda? To dlatego, że mój mózg jest 100% spowolny. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek w ogóle pożyczył swój handbook. Prawdopodobnie zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności za to, co ta osoba mogłaby zrobić, korzystając z ich handbooka. A, za to wydajesz się strasznie zaniepokojony tym całym bezpieczeństwem w szatni. To dlatego, że wy nastolatki jesteście szalonymi, seksualnymi i maniakami. Jesteście w takim wieku, że moglibyście zerwać nawet plastikową butelkę. Aby zapobiec się przyzwoitym wydarzeniom, muszę uważnie obserwować. W takim razie chciałbym prosić, abyś tak samo uważnie obserwował nasze pokoje. Gdyby któryś mężczyzna i jakaś kobieta zdecydowali się dzielić pokój, nic by ich nie powstrzymało.
Dbam tylko o ochronę świętego wizerunku samej szkoły. Nie obchodzi mnie, co się dzieje w waszych prywatnych pokojach. Siłą lub przebiegłością, rób co chcesz. Tak bardzo cię nienawidzę. Okej, więc nowe rozporządzenie już obowiązuje. Do zobaczenia. Rany, ten głupi misiek całkowicie zrujnował mi nastrój. Może pójdę popływać, żeby się trochę rozchmurzyć. Celestia, Chichiro, idziecie ze mną? Niczego bardziej nienawidzę niż wody na mojej twarzy. Przepraszam, tym razem spasuję. No, dlaczego? Gdy jest się przerażonym, nie ma nic lepszego niż dobra kąpiel, która cię z tego wyciągnie. Jestem pewien, że dotyczy się to tylko ciebie. W każdym razie, teraz mniej więcej wiem, co jest na pierwszym planie. Piętrze. Ale nie widziałem niczego, co mogłoby prowadzić do jakiegoś wyjścia. Mam nadzieję, że ktoś inny znalazł coś przydatnego. Okej, lepiej, żebym wrócił jak najszybciej do jadalni. Witam, panie i panowie. Jak poszło? Czy ktoś odkrył coś nowego lub coś ciekawego? O, jest tu biblioteka! I jest basen! Cholerny basen! I szatnie wypełnione sprzętem do ćwiczeń. Nie było jednak niczego, co przypominałoby drogę ucieczki. Ta, ma rację. Cóż, nie ma powodu, żeby się dąsać. Poczekajcie, aż usłyszycie o moim niesamowitym odkryciu. Składzik i łaźnia na parterze są otwarte. Składzik jest pełen jedzenia, ubrań, czego tylko chcesz. Jest tego tak wiele, że to istne szaleństwo. Więc idźcie i napychajcie się do syta, gdy tylko najdzie was na to ochota. Należy oczywiście pamiętać, że wychodzenie w nocy nadal jest zabronione. Proszę, nie zapomnijcie. Okej, a co z pieprzonym wyjściem? Znalazłeś coś takiego? Znalazłeś coś takiego? No cóż, Nie było niczego w składziku, co pomogłoby nam się stąd spierdolić? Nic! Niestety nie, nic nie widziałem! Wy zjeby! Kogo obchodzi ten zjebany basen albo składzik, czy kurwa inny chuj? Nadal jesteśmy uwięzieni w tej gównianej szkole! Musimy znaleźć to cholerne wyjście! A, no już, już. Nie ma sensu wyładowywać na nas złości. Adaptacja jest kluczem, tak? Na razie każdy z nas musi znaleźć sposób, by umilić sobie tutaj czas. Jak sobie chcesz, jebnięta wariatko. Na razie kontynuujmy nasze poszukiwania i dajmy znać wszystkim, gdybyście coś odkryli. Więc skończyliśmy na dzisiaj? Cóż, tak myślę. Powietrze wydawało się nagle gęstsze. Czy to był plan mistrza gry, aby dać nam nadzieję, żeby później ją odebrać? To jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym, oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie. Karaluchy pod poduchy. Wszyscy obiecaliśmy nie wychodzić z naszych pokoi w nocy. Nie ma tu już nawet więcej do zrobienia. Chyba po prostu pójdę spać. Teatr Monokumy. Panie Monokuma, ma pan chwilkę? Ja siebie nie lubię. Nie mam żadnych umiejętności ani hobby, w którym jestem dobry.
Moje oceny też są przeciętne. Mój refleks jest w porządku. Nie jest dobry ani zły. Mógłbym dostać się do przyzwoitej uczelni, gdzie poznałbym kilku przyjaciół. Może nawet znalazłbym normalną dziewczynę. Właśnie dlatego nie lubię być kim jestem. Teraz to rozumiem. Moje życie to tylko jedno wielkie kopiuj wklej. Nie mam wyobraźni, jestem zupełnie przeciętny jak wycinanka z kartonu. Nie, sensie, co nam daro? No wiesz, o co mi chodzi. Prawda, panie Monokuma? Omaera! Ohayou gozaimasu! Asa desu. 7時 になりました. 起床時間 desu yo. Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i gnać. Sate, dzisiaj ma harikitte ikimashou. Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień. A, so, so. No i tak. Namini, densi seito techi wo update shite aru node ochitai shite okimasu. Chciałem was poinformować, że wasze e-handbooki zostały zaktualizowane. Kousok ga tsuika saremashita node kakunin shite oite ne. Dodano nowe przepisy. Kakuen seikatsu wo ima made ichou ni tanoshinde ne. Dodano nowe przepisy, więc spójrzcie i cieszcie się kolejnym dniem w szkole bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowa zasada została dodana do regulaminu. Musi mu chodzić o test wczoraj. Pożyczenie e-handbooka innemu uczniowi jest surowo zabronione. Ale teraz muszę iść na śniadanie. Dobra, to idziemy. W ogóle, moi drodzy, niestety, ale odcinki teraz będą trwały po 20 minut. Ja w ogóle od przyszłego tygodnia najprawdopodobniej będę sobie brał delikatny urlop, jeżeli chodzi o YouTube'a. Czy o YouTube'a, no, czy ogólnie urlop, no. Wyjeżdżam i chcę mieć troszeczkę spokoju, a nie chcę też robić jakiegoś nie wiadomo jakiego zapasu i nie będzie mnie tydzień. O, dobry Makoto! Dzień dobry. Czy wszyscy już tu są? Nie, wciąż czekamy na Byakuya i Itake. Byakuya to wiadomo, ale dziwne, że taki jeszcze tu nie ma. No, znając Itake, to chyba próbuje obudzić wszystkie śpiące królewny z łóżka. Jestem pewna, że wkrótce tu będą. Bądźcie cierpliwi. Nie mam nic przeciwko temu, żeby jeszcze przez chwilę na nich poczekać, ale jest jeden problem. Czyli? Jestem spragniona. Oj, oj. Co to jest za problem, do cholery? Pumi, zechciałbyś mi zaparzyć herbatę? A? Herbatę mleczną, poproszę. A, co? Dlaczego ja? Twoja okrągła sylwetka przypomina mi o właścicielu kawiarni, w której często bywałam. To twój powód? Czuję, jak gardło mi usycha. Pospiesz się, proszę. Okej. Najwidoczniej nie mogąc odmówić prośbie Celestii, Hifumi szybko popędził do kuchni. I kilka minut później... Dziękuję za cierpliwość. Hifumi przyszedł ponownie z tacą w dłoni, a gdy podchodził coraz bliżej, delikatny aromat nasilał się. Aha, nareszcie. Mogłeś zrobić też coś dla nas, wiesz? Nie ma mowy, w ogóle nie jesteś w moim typie. Chodzi mi o prawo przyczynowości, podstawowy instynkt, akcja, reakcja. Cóż, jeśli nie masz nic przeciwko... Mały uśmiech zagościł na jej ustach, gdy delikatnie trzymała filiżankę w dłoni. Chwila. Przechyliła głowę na bok.
i z całej siły rzuciła filiżanką o ścianę. Co no? Ej, co robisz, mój mały biały króliczku? Nienawidzę tej herbaty. O, nie rozumiem. Wyobraź sobie, że jesteśmy w kawiarni. Najzwyczajniejszej kawiarni. Siadam przy stoliku i zamawiam herbatę. Następnie pytają mnie, wolałaby pani cytrynę czy może mleko? Teraz wyobraź sobie, że odpowiedziałam, ach tak, poproszę herbatę mleczną. W takim razie, razem z herbatą mogą mi przynieść mały pojemniczek z mlekiem, nieprawdaż? Ale to nie dla mnie, należy do tych, którzy wolą, aby mleko było częścią procesu parzenia od samego początku. W ten sposób zapach jest tak przytłaczająco słodki. Dodanie mleka lub cytryny tuż przed wypiciem herbaty jest jak polanie frytek keczupem, zwykłym dodatkiem. Poszukując kawiarni, najpierw przeglądam menu, aby sprawdzić, czy oferuje ona odpowiedni styl herbaty mlecznej. Nie mogę zaakceptować herbaty mlecznej, w której nie dodaje się mleka podczas parzenia. Gdybym miał opisać naszą wspólną reakcję na to, co właśnie usłyszeliśmy, powiedziałbym, że wszyscy mieliśmy wytrzeszczone oczy. Zadałem sobie tyle trudu, żeby zrobić ci tą herbatę, a ty chciałaś czegoś jeszcze? Dobra, moi drodzy, ale minęło już 21 minut niestety przez najbliższy jakiś tydzień. W związku z tym, że będę starał się też troszeczkę ten serwer Minecrafta i Terrarii doprowadzić do początku, no niestety odcinki będą dłuższe, ale myślę, że to nie jest problem. Będą regularnie, więc no to na tyle. Tak więc trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, harmonogram i inne dodatki macie na stronie spookyshiro.pl. Trzymajcie się, hej hej!